Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, część na piątek. Biblia została napisana przez natchnionych ludzi, ale nie jest to Boży sposób myślenia i wyrażania się. Jest to ludzki sposób. Bóg nie jest przedstawiony jako pisarz. Często mówi się, że takie wyrażenia nie pasują do Boga. Jeśli Bóg nie umieściłby się w słowach, logice i retoryce występującej w Biblii. Pisarze Biblii byli Bożymi pisarzami, ale nie jego piórem. To nie słowa Boga są natchnione, ale ludzie byli natchnieni. Natchnienie nie działa na słowach i wyrażeniach, ale na samego człowieka, który pod wpływem Ducha Świętego zostanie napełniony myślami. Natomiast słowa noszą znamię indywidualnego umysłu. Boski umysł go przenika. Boski umysł i wola zostają połączone z ludzkim umysłem i wolą. W ten sposób wypowiedzi człowieka są Słowem Bożym. Pouczenia, które Paweł posłał Tesaloniczom w swoim pierwszym liście dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa, były całkowicie zgodne z jego wcześniejszym nauczaniem. Jednak jego słowa zostały źle zrozumiane przez niektórych braci w Tesalonikach. W drugim liście Paweł stara się naprawić te ich błędne rozumienie jego nauczania i przedstawić im swoje prawdziwe stanowisko. Pytania do dyskusji. Czy prawdę Pisma Świętego łatwiej jest odkryć przez szczegółowe studiowanie słowo po słowie, czy też przez systematyczne studiowanie różnych tematów w wybranych partiach tekstu? A może jest miejsce na jedną i drugą metodę? Omów swoją odpowiedź w klasie. Przeczytaj powyższy cytat Ellen White na temat działania natchnienia. Jak pomaga on nam zrozumieć ludzki element, który występuje w Biblii? Czy myśl o powtórnym przyjściu Jezusa przeraża cię, czy raczej napełnia nadzieją? Jak twoja odpowiedź świadczy o twojej więzi z Bogiem i twoim zrozumieniem Ewangelii? Prawdą jest, że trudne doświadczenia mogą wzmacniać naszą wiarę i charakter. Ale co możemy powiedzieć ludziom, których takie próby czynią jedynie rygorystycznymi, rozżalonymi, zagniewanymi? Innymi słowy, nie budują ich wiary i charakteru, ale raczej prowadzą do utraty wiary. W pierwszym rozdziale, drugim listu do Tesaloniczan, Paweł wyraża radość z tego, że adresaci pozostali wierni Bogu pomimo licznych ucisków. Zachęca ich, wskazując odmianę losu, jaka czeka ich przy powtórnym przyjściu Jezusa. Cokolwiek dzieje się teraz, mamy nadzieję, że Bóg wymierzy swoją sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.